uwaga. Drugie oficjalne spotkanie, bo tu jeszcze widzę, że kuluarowe spotkanie z artystami się będą odbywać, bo parę osób ma jakieś obrazki do pokazania, więc myślę, że sobie też zadbamy o to, żebyśmy wszyscy mogli je zobaczyć. Tak, Rafał Szłapa, autor, wydawca. Człowiek wierny. Tak, człowiek orkiestra, który tak samo jak teraz próbuje to zrobić Karol ze swoim Garonem, stał się człowiekiem od Blera, prawda, takim dodatkiem do fikcyjnej postaci właściwie i no i myślę, że sobie troszeczkę porozmawiamy nie tylko o Blerze, ale o wszystkich innych formach twojej aktywności. Siadamy, tak? Tak. Siadamy i rozmawiamy. Tak. Proszę, to może przekażę mikrofon. Tak? Przez mikrofon? Nie wiem. Nie ma sensu, nie? Ty trzymaj mikrofon, ja będę mówił, a później jak ja was będę mówił, to ty będziesz. No, jeszcze powinien, drugi, tak? Jeszcze powinien być tłumacz, który w samym środku siedzi i to wszystko... Zagłusza. Jeszcze to wszystko doprowadza do ostatniego chaosu. Widzieliśmy się tutaj w tym samym miejscu 2 lata temu, no ponieważ aż 2 lata minęły, więc stwierdziłem, że najwyższy czas znowu, bo jednak trzeba sprawdzać, czy autorzy... Też teraz powinniśmy puścić to spotkanie sprzed 2 lat, nie wiem, czy Jarek jednak nagrywa, ale pewnie tak. I sprawdzić, czy coś się... O matko, to rzeczywiście już mamy nagłośnienie, jak... Ojej, mamy nagłośnienie. To znaczy, będziemy się wymieniać. To ma lepszy, to ma głośniejszy. Żeby jakiś... Dobrze. To ja znowu zrobię to samo, co w przypadku Karola zrobiłem. To ile lat już mam Blair, tak? Od ilu lat pracujesz nad serią? Albumy są od 2010, natomiast... Sam bohater jest dużo wcześniejszy. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek opowiadałem genezę. Ja nie pamiętam. Wszędzie ją opowiadam. Zacząłem ostatnio zmieniać tę wersję. Żeby było ciekawie, bo tak za każdym razem opowiadać to samo, to jest dziwnie. Musisz zrobić tak, jak kup sobie od kogoś kawałek, biorą, to wygrafi za pieniądze i sprawę swoją. Tak. Znaczy za parę lat będę już miał coraz gorzej z pamięcią, więc pewnie będę wtedy musiał sobie wymyślać. Ale nie. Ja już wiem, co się zdarzyło, że tuż ci się wylał, prawda? Nie. Tym razem nie. Właściwie to, Blair powstał przez Zbigniewa Sprzęta. Chociaż on bezpośrednio nie miał z tym. To rzeczywiście nie opowiadało. Nie miał nic z tym wspólnego. No bo to jest inna. To jest ta nowa wersja. Lepsza wersja życia. W każdym razie Przekrój. W 2001 miałem taki epizod, że współpracowałem z Przekrojem, a Przekrój był jeszcze w Krakowie wtedy. Już przed migracją do Warszawy i oni zamówili Bezprzeka. To był jakiś taki moment, że znowu było zainteresowanie komiksem. I oni zamówili u niego właśnie komiks i zilustruje artykuł. No mieli koncepcję dziwną. No ale on im coś tego nie przysyłał i oni się wystraszyli i zamówili rezerwowy materiał u mnie. I tak zastanawiałem się, co by było takie ikoniczne, żeby o komiksie opowiedzieć. I myśliłem sobie, że najlepiej będzie, jak zrobię komiks superbohaterski. Tylko taki to był superbohaterski typowy, bo to była taka historia, że on wraca po całym dniu pracy do domu i jest zmęczony, bo tam dużo rzeczy zrobił, uratował jakichś ludzi, jakieś banki napadane, cysterny przewracane, a niczego nie zmienił. I on ma tego świadomość, że tak, no tutaj dokonał wspaniałych heroicznych czynów, ale życie toczy się dalej, świat toczy się wokół niego i właściwie nie ma żadnego wpływu na to wszystko. Takie coś, 4 strony. Takie, tam jeszcze było parę takich dziwactw strasznych. 4 piersi, latający samochód. Dobrze, że tego już nikt nie pamięta, tylko nigdzie nie pokazuje. No, właśnie miałem zapytać, czy to trzeba, zdaje się, do archiwum i do czytelni czasopism i po prostu sprawdzić, tak? Mógłbyś datę podać? No bo to czasem, wiesz, tyle tych przekrojów trzeba przeszukać, tak. Że tak musimy... Nie, właśnie, puenta jest taka, że Kasprzek przysłał. To się nie ukazało. Nie widziałeś tego? Nie, Kasprzek komiks do Stoczni Gdańskiej też tam wykazał. Kasprzek ostatecznie przysłał komiks, a ja zostałem z materiałem, potem poszedł w arenie.
Arena komiks, no, no. Natomiast no, przekroju nie zagościł niestety. No, ale przez ten przekrój, przez Zbigniewa Gatrzaka, któremu zresztą w tym roku, parę miesięcy temu pokazałem go Grodlera, się zachwycił bardzo. Aczkolwiek nie zdążyłem dopowiedzieć tej historii, to następnym razem. No to rzeczywiście. I co, zrobiłeś tę krótką rzecz, później była przerwa, jak to było? Czy od razu po tym, jak to się nie zużyło, to nie, to zacząłeś myśleć, że jednak ten bohater wart jest tego, żeby przeżyć? Czy miał parę etapów, bo to... On miał już wtedy imię. Znaczy imię miał dopiero to poszło w arenie seryjnie. Arena się zainteresowała, ale gdzieś ostatnio znalazłem płytkę podpisaną, oferta Arena Comics. A to taki magazyn był kolegów naszych wszystkich wspólnych i za darmo to było, ale taka oferta poważna. No w każdym razie oni się zdecydowali, publikowali, było 5 części łącznie, bohater w drugim dostał imię. A czekaj, to w takim razie to nie była ta Arena Comics, o której... To była ta Arena Comics. Tomka Tomaszewskiego i Pierwowskiego, tak. To masz aż taki los pamięcią? Tak, nie, no bo ja się zacząłem zastanawiać, czy to było rozdawane za darmo. Ja dostawałem za darmo, ale nie byłem pewny, jak było w ogóle. Masz to pod innymi komiksami. Nie, no ja tam pisałem teksty, nie? I to, mam to na wierzchu. Mam to wszystko na wierzchu. I ciągle mi się wydaje, że mi brakuje innego numeru, niż mi go brakuje. Bo mi brakuje jednego numeru. To Wojtek mi pożyczył swój egzemplarz, bo był mi potrzebny. I ja spotkałem Tomka Tomaszewskiego, napisałem do niego, że zadzwoniłem, że mi brakuje jednego numeru, on mi go przyniósł, wyciągnął z paczki w piwnicy. Powiedział, zanim spalę w piecu, to jeszcze ci dam. Po czym w domu się zorientowałem, że to jednak nie jest ten numer, którego mi brakuje i dalej go nie mam, ale Tomek już wie, którego ja nie mam i mam nadzieję, że wreszcie go odzyskam. Że jeszcze nie spalił. Tak? Więc ja te blary mam w takim razie, tak. Widzisz, no. Będziesz... 5 od końca. No, mam numerów. To fajnie. I co? Album? No właśnie. Było te 5 części. One nie były pozbawione wad, więc nie będę o nich dużo opowiadał. Tak, dziwna była ta historia. Bohater wodził... No był taki moment. Musimy ci wymyślić jakieś imię. Bo to był mój dylemat, bo oni tam w arenie zaczęli nazywać go zmęczonym bohaterem. Nie, Boże, to bardzo źle brzmi. I bohaterka w drugiej części mówi, na tam trzeciej stronie, musimy ci wymyślić jakieś imię. I on wchodzi pod prysznic, myje się, imię. I on wychodzi i mówi, nie trzeba wymyślać, nazywam się Blair. I po prostu wyszedł pod prysznicę i już wiedział. A czy to miało związek z... czy to miało związek z tym, jak ty wymyśliłeś to imię? Nie, tam niby było, że on niby je pamięta, że to... Nie, no to że dobrze, ale przepraszam, to ty musiałeś to imię wymyślić, tak, nie tak. On, więc pytam teraz, jak ty je wymyśliłeś. Czy ja wtedy słuchałem takiego zespołu brytyjskiego, właśnie, jak się tak nazywa, to raz, a dwa, że bohater miał taką możliwość, że on się tak szybko poruszał i wtedy taką smugą rozmyto. I tak ten blur to tak brzydko by wyglądało graficznie, to taki fonetyczny zapis jest. Ble, ble. No w każdym razie te rzeczy z Areny się po jakimś czasie niczego nie dawały. Chciałem to zebrać w album i wtedy chętniej wydawano Polaków. Była Mandragora, może nawet Egmontu było pójść, jak się bardzo człowiek postarał. No jak to zebrałem, to się wszystko nie trzymało kupy i ostatecznie uznałem, że no, przy tym historia od nowa. I tak go 2006 roku, kiedy ja ją nawet nie rysowałem, tylko malowałem, zainteresowała się nim Kultura Gniewu i bardzo chciała wydać. Kultura Gniewu wtedy się kształtowała jako wydawnictwo. Tak? Bo oni dopiero dogrywali, co właściwie chcą robić jako wydawcy, bo zaczęli od takiego undergroundowego, fanzinowego wydawnictwa, a później wydawali właśnie różne rzeczy, coraz więcej tych zagranicznych. No i w momencie, kiedy ten Blair był gotowy, to oni już wydawali inne rzeczy. Czyli inny troszkę profil przyjęli i już nie byli tak bardzo nim zainteresowani. Czy oni do końca byli zainteresowani, natomiast do końca nie byli w stanie powiedzieć, kiedy zechcą go wydać. A termin był taki bardzo motywujący. Daj ten motyw. Ten potek się pojawił przy rozmowie z kolegami wcześniejsze. No tak, jak masz żeby zrobić, musisz to nie? Zrobić. Jak jest termin, to człowiek zrobi. To się zepnie i zrobi 20 stron w miesiąc, 30. Przerabiałem w czasie. W każdym razie terminu nie było. Komiks już dało się, że nieskończone będzie odwlekane. I moja żona wspaniała powiedziała mi, wiesz co, sam sobie będę, już nie czekaj na mnie. No i tak zrobiliśmy właściwie. Szybko to dokończyłem, poskładaliśmy. Okazało się, że nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, bo pieniądze w ogóle nie są problemem przy wydaniu komiksu. Problemem jest dystrybucja, ale do tego nie dojdziemy.
za pierwszym razem też o tym tak, właśnie rozmawialiśmy, prawda? Bo to się też sprowadza znowu do tego, że... Była, zobaczyła. Była, będzie kiedyś. Leżyna. Nie, bo ja sobie przypomniałem Jerzynkę z Domka Leśniaka, jak startowaliśmy w konkursie na pin-upy i on narysował Jerzynkę. Nie, to taki, no tu się pojawiają rysunki właśnie z Facebooka między innymi, także z Blerowego fanpage'a i ta Blera się gdzieś pojawiła. I na początku oczywiście to był żart, taki, bo jest Thora i Wolverine'a teraz i nawet Iron Woman. W każdym razie, tak, będzie taki kobiecy odpowiednik Blera. Co to Bleriana może? Bleriana, no może. Nagrało się tak, że jakby coś, to wiecie. Jeżeli dojdę szczęśliwie do siódmego albumu, to pojawi się w nim kobieta, która będzie nosić strój Bler. Mhm. Na pewno. Bo mam to rozpisane, mam to wymyślone, tylko teraz jeszcze trzeba szczegółowo napisać scenariusz. Znaczy tak, mówisz, że jeżeli dojdę do siódmego albumu, a ty myślisz, że jeszcze bardziej dalekosiężnie, w sensie takiego długofalowego dziania się, myślisz w takich kategoriach, że jakbym zrobił ten album, to dalej można by było pójść w tym albo innym kierunku na przykład. Znaczy, tak, trzeba coś innego mówić, bo jestem 502 lata, muszę coś zmienić. W każdym razie tak, mniej więcej... Wiesz, bo to też może być taka sprawa, że 2 lata temu myślałeś tak, a teraz już jest inaczej. Tak. Musi być ciekawie. Potem też to porówna. W każdym razie tak, generalnie jest... Jak ktoś będzie pisał pracę magisterską o tobie albo doktorską, bo to w końcu się zdarzy. Za 20 lat. Materiał jest. W 2015 roku powstał piąty Bler i to było po akcji crowdfundingowej całkiem udanej, którą trochę przestrzeliłem z nagrodami. To jest temat rzeka, że to jest temat na oddzielną w ogóle pytanie, oddzielną odpowiedź. W każdym razie tak, komiks został zauważony przez fanów jak zawsze. Dostał dobre recenzje. Ostatnio się śmiałem, że chyba się już boją pisać złe. Tak jeszcze przy pierwszych dwóch pisali takie, zdarzały się gorsze recenzje, a teraz już nie zdarzają się. Więc nie wiem, może nie, już nie wiem, tyle lat to robi, to już nie będziemy po prostu mu dokuczać. W każdym razie... Ja myślę, że oni się boją nie ciebie, tylko o siebie się boją, że ktoś uzna ich za amatorów, że napisali złą recenzję. Może... Nie no, zawsze było tak, że nie pisało się dobrych, bo właśnie, żeby nie uznali za amatorów. No, a teraz w pewnych tytułach już głupie jest. Może tak. A może właśnie podświadomie zacząłeś brać te krytyczne uwagi? Zacząłeś pisać pod nich. Znaczy, jak są konstruktywne, na przykład powiedzcie Szłapie, żeby przestał w ogóle pisać łącznie. Kiedyś było coś tak. Wziąłem sobie do serca, naprawdę pilnuję. Całe lata pisałem w ogóle łącznie. Ale nie, faktem. Czasem to jest, jak to jest konstruktywne, to jest źródło inspiracji. To można nawet człowieka wyrzucić zupełnie pomysły w jakimś fajnym kierunku. To nie jest złe. Jest jak najbardziej porządne. Natomiast jak widzę na przykład, że recenzję zdarzyło się tak raz, no facet przeczytał opis z tyłu komiksu i na jego podstawie napisał recenzję. Tak ewidentnie, nie? Widać było, że nie zna treści. I tam przekartkował może tam, gdzieś coś zauważył. No to było niefajne. No jedyny raz w życiu, kiedy się do niego przyczepiłem tam w komentarzach. Zresztą niepotrzebnie. No ale nerwy puściły. Natomiast do czego zmierzam? Że tak, 2015, piąty Bler, wszystko jest ok, ale generalnie raz, że bardzo bardzo kończył zadowolony, wydaje mi się, że był niezły i tak trochę został niezauważony. Gdzie jak zobaczyłem, że w różnych plebiscytach nie ma Blera, a są na przykład 16-stronicowe ekserówki albo ludziki z patyków, no to tak pomyślałem, po cholerę ja to w ogóle robię. Może to sensu nie ma. Otrzymałeś się w rzeczywistości. Może nie piję z właściwymi ludźmi. Nie wiem. Nie wnikam. W każdym razie złapałem kryzys dzisiaj i chciałem skończyć. Że jesteś samochodem, to dzisiaj miałbyś okazję. Tak. No właśnie. No w każdym razie mogę zostać do jutra. Wiesz, to parę osób tutaj jest w różnych jury. No właśnie, tak. Bo to trzeba tak ustawiać się. No w każdym razie złapałem kryzys i chciałem skończyć, bo piąty Bler się tak kończy, że można by skończyć serię. On zamyka wszystko, co można chyba zamknąć. Kto miał zginąć, ten zginął, kto miał przejść, przeżył. I myślałem, dobra, to może już koniec. Nie ma sensu, ja mam duże roboty, ja nie mam już czasu na to.
dzieci mnie tak naprawdę znają od strony pleców. Nie? A po takim właśnie momencie jakiejś takiej słabości stwierdziłem, że tak nie, że znaczy dostaję ciągle listy od ludzi, że kto to czytać. I mówię, to jest główne paliwo napędowe tego projektu. Mniej więcej od trzeciego tomu, który miał być ostatnim, no to zainteresowanie fanów napędza ten projekt i kurczę, no człowiek sobie zdaje sprawę, że wykreował jakąś markę. Lepszą, gorszą, ale rozpoznawalną. I trzeba to jest porzucać. I tych ludzi są pomysły. No, pomysły są. Są pomysły, odpowiadając już bezpośrednio na pytanie. Na dwa albumy najbliższe są pomysły. Jakaś mglista wizja rozwijania tego później dalej. Natomiast jestem sam, który mnie to przerasta i zacząłem rozmowy z różnymi ludźmi, co by mi pomogli. Nawet z jednym wydawnictwem, takim nie najmniejszym, nie komiksowym, które no, jakąś tam pomoc mi oferuje. Ale mówiąc jestem sam, mówisz jestem sam jako jestem wydawca i dystrybutor, tak? Tak, znajdziesz sobie ludzi, którzy albo ci będą pisać scenariusze, nie, albo nie. Kolorować, albo nie wiem. Czy scenariusze, prace graficzne wykonują? Scenariusze mogły być, było takie podejście przy czwartym Blerze, że znajomy pisał scenariusz i tak napisał go, że jak zobaczyłem, to nie, reprezentacja. Czy nie, dobre to było, nie, on to fajnie napisał, tylko to jest tak, to jest autorski projekt. Właśnie. On jest nacechowany trochę takimi różnymi moimi przemyśleniami, więc jak to ktoś robi, no to kurczę. To już wtedy to nie jest twoje. Jednej osobie raz, Radek Smektała, który napisał taki short, który zresztą tam w tej czwórce jest tą większą czwórkę. I Radek świetnie czuł w ogóle. Świetnie czuł, o co mi chodzi z tym Blerem i to fajnie napisał. Jak ja czytałem, to mówię, ja też coś takiego nie wymyśliłem. To było super. Tak, on doskonale czuł ten klimat. No ale Radek zajmuje się czymś innym, ja też i nasze drogi się troszkę rozeszły, bo robiliśmy dla Bluszcza komiks w ogóle. Może nie kojarzyć, takie pismo było Bluszcz. Pismo kojarzę. Komiks kojarzę. I no, robiliśmy aż nas wyrzuci listek. To szybko się wyrzuci też sami, także nie masz. No tak, zaraz potem przestali istnieć. Jeszcze raz rzuciłem klątwę. Jeszcze raz zdążyli to rzucić. Żeby zdążyli, tak, no, dwa numery bez komiksu. Jednak się okazało, że to nie przez komiks nas przetarzy z tego słowa. Jasne. No dobrze, a ja chciałem zapytać troszkę o kształt graficzny, no bo to jest ciągle twoja historia i budujesz ją sobie raczej tak, jak ci się tam w głowie układa, a nie pod dyktando, pomijając pisanie w ogóle i może inne tego typu drobiazgi, natomiast no chyba nikt ci chyba nie przysyła takich sugestii, że a może teraz Blara wysłać w kosmos, albo w przeszłość, albo... Są różne zwariowane pomysły. Tak? Teraz chyba to... Ale nie będziesz mówił. One mają to do siebie, że są zwariowane i się... Nie, to ostatnio w Łodzi mówiłem, że wiele zawdzięczam temu, Biały Orzeł. Tak, to braci Kniołków, są bardzo fajni ludzie. Nie miałem osobiście okazji, ale korespondowaliśmy, tak, wspieraliśmy się, na jakieś plansze do mnie kupili. W każdym razie dzięki Białemu Orłowi ludzie nie mają dziwnych wymagań bez Blera, bo jak Bler się pojawił w 2010, to były tylko satyryczne komiksy superbohaterskie, nie było superbohatera na poważne polskiego i wiele osób oczekiwało od tej historii, że ona pójdzie w takim spidermanowym kierunku. Że tak, że pojawi się Super Łot, czy jakiś Joker, czy ktoś się będzie z nim naparzał i będzie super. I w momencie, jak to zupełnie się okazało coś innego, to wiele osób było rozczarowane. I właśnie nie oczekiwali, że w kosmos, a może Tuska pobije, o, to jest dobre, tak, to muszę to powiedzieć. Kiedyś dostałem propozycję takiego... No to likwidator takie sprawy. No właśnie, a się okazało, że nie tylko, ale nie muszę to powiedzieć. Zgłosił się człowiek, mówi, ja chcę zrobić crossover, polscy superbohaterowie, Biały Orzeł, Blair, bla, 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 tam trochę tych postaci. Żeby pan był zainteresowany. Ja mówię, no dobrze, no chciałbym poznać pomysł. No i człowiek przysyła i zaczyna się tak, w Smoleńsku katastrofy nie było. I potem są kopalnie uranu i superbohaterowie, którzy lecą wszystkich ratować. Nie. No nie było.
jak to mówił nasz wspólny znajomy Robert Łysa, nie było wypierdów. Tak, no tak wyszło. No niestety ja zawsze unikałem wikłania Blaira w politykę, bo uważam, że to są bardzo tymczasowe rzeczy i to się zmienia. Tak, no później po latach to jakoś tak wygląda. Znaczy, tam się pojawiają motywy polityczne, ale takie bardzo uogólnione, bo politykom niezależnie od frakcji zawsze chodzi o to samo. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli polityka się pojawia tylko w takim kontekście, nigdy się nie chciałem wikłać w żadne bieżące sprawy, bo uważam, że nie o tym ten komiks powinien być. A to są tak, obrazki z różnych innych rzeczy, które robię. Tak. No właśnie, bo tak zacząłem mówić o tym, że tak scenariuszowo i tak zeszliśmy na te dziwne historie, które ci podsuwają. Natomiast celem tej uwagi miało być zadanie pytania, czy Blair wpłynął na twój warsztat. To znaczy, na ile to jest tak, że ty się rozwijasz i to widać w Blairze, czy raczej jest tak, że rysujesz Blaira i przy tej okazji jakby masz takie bodźce, żeby a teraz będę robił coś inaczej, albo próbuję zrobić to inaczej. Czy ten komiks jest takim elementem eksperymentalnym dla ciebie troszkę też, no bo to jest największa forma, jaką robisz chyba. Jeśli chodzi o Blaira, to Blair jest... Blair mnie uczy zaginać czas. To na pewno. Bo co było też w poprzedniej rozmowie, słuchałem, że właśnie kwestia czasu, robienia pracy nad komiksami. Ja zawodowo rysuję, to jest, nie wiem, jednym może to idzie łatwo, mnie to zawsze zabiera masę czasu i no nie siedzi się po 8, tylko po 14, będzie czasem jeszcze więcej, ale no przez wiele lat robiłem storyboardy reklamowe. To jest fajna praca taka warsztatowo, to jest taka fizolka, nie? Takie pakowanie w siłowni. Nie ma w tym nic fantastycznego, ale człowiek ma większe mięśnie, więc odpowiednikiem tego mięśnia jest właśnie umiejętności rysownicze. Oczywiście jakiś tam postęp dzięki tym storyboardom zrobiłem, natomiast ciągle ten komiks był w tyle, jako że to jest moja taka miłość, pasja, chciałem się tym zająć. Dzisiaj bym zrobił wszystko inaczej, zrobiłbym jak Kaśka Niemczyk, zrobiłbym świetne portfolio i poszedł do Marvela. A wtedy trochę było inaczej, jeszcze w 2010 jeszcze było inaczej, przynajmniej mi się tak wydawało. I no, uznałem, że trzeba zrobić komiks, trzeba tutaj wydać komiks jakiś swój i spróbowałem, też trzeba było ten czas podkradać innym rzeczom. A potem się okazało, że trzeba by go publikować w miarę regularnie. Bo ja uważam, że jak seria, gdyby ktoś musiał czekać na kolejną część 3 lata, to ludzie zapomną. Nawet rok to jest za długo tak naprawdę, bo dla takiej fajnej płynności byłoby idealnie, jakby co pół roku wychodził na nowy. Natomiast, no, oczywiście zaprzeczam sam sobie, bo w 2016, czyli w bieżącym roku nie wydałem nowego Blaira, wydałem tylko wznowienie trzeciej części. Natomiast wydaje mi się, że już na tyle ta seria już się zakorzeniła w rynku, że mimo wszystko ludzie mi wybaczą. Mam plan. No. Plan idealny to jest wydać w przyszłym roku palmu. No ale to jest tak zazwyczaj na robotę staje miesiąc czasu, więc no, trzeba się nieźle sprężyć. Na pewno jest to jakaś próba i umiejętności i takiego kombinowania, jak sobie te prace przyspieszać. Czasem wygląda to tak, że trzeba rodzinę wysłać na urlop. Nakupić sobie jakichś chińskich zup i siedzieć tam przez 2 tygodnie, nie? I tam zrobiłem gdzieś tych stron. Rodzinę wysyłasz na urlop, a ty zostajesz w domu. Tak, oczywiście, tak działa. A raz też na urlopie rysowałem nad morzem, wiesz, no wszystkie przybory i się dzieje. To jest najlepsze, rysować na wyjeździe. Tak. Znaczy ja w sumie zawsze tak robię, nie? Ja jeżdżę z jednego końca Polski na drugi i wszystko wożę ze sobą i czasami tak jest, że... Raczej na wsi, bo pod Wałbrzychem. Mateusz Skutnik kiedyś takie zdjęcie wrzucił, że jest na plaży i rysuje. Znaczy takie były nogi tylko, bo to było z oczu, nie, i kartka, i że on już tam działał. To ideał. Tego zmierza. Ja pamiętam, jak pisałem scenariusze do Superkomiksu, siedząc na plaży na Wyspach Kanaryjskich, jak Maciek wtedy za mnie kolorował komiksy. Przeszkadzało mi to, że piasek mi się wszędzie w te papiery wplątuje. To nie wiem, jak to z rysowaniem jest właśnie. Ja tylko pisałem. Ja kiedyś próbowałem rysować w pociągu i tak...
nie dało się. Po prostu szlak człowieka trafił, że tej kreski wyprowadzić nie szło. Wszystko tak się trzęsło. No ale czekaj, no, wyremontują wszystkie linie i wtedy... Skutnika to nie są, że po skutnik mieszka na plaży. No właśnie, tak. Z domu wyszedł i właśnie, co to jest. Gdybyś takie zdjęcie zrobił, to było co innego. No tak. No. W każdym razie... Skutnik na rynku w Krakowie, gdyby rysował. O! W każdym razie ja wiem co z założenia, że... Każda rzecz, którą robię, to jest jakieś wyzwanie, przy której coś się uczę i coś próbuję. Nawet te storyboardy, na których tak się opowiadałem, może nie pochlebniej, ale zawsze staram się każdy następny robić lepiej niż poprzedni. I wszystko, co robię, chcę robić inaczej. Czegoś, każda podejmuje w życiu różne wyzwania. No, pracowałem w firmie robiącej gry komputerowe, oprócz tych storyboardów. Robię teraz oprawę graficzną gry karcianej, już drugiej. Jakieś kolejne rzeczy, czasami zupełnie nowe tematy, ale zawsze to jest jakaś okazja, żeby się czegoś nowego nauczyć, więc wydaje mi się, że tak, no na bliżej tak samo. Tak samo trzeba szybko narysować 40 stron, ale tak, a scenariusz jest najtrudniejszy dla mnie. No to jest, scenariusz robię chyba 3 razy tyle, co rysuję. Ale robisz scenariusz do końca, zanim się zrobisz do roboty, tak, muszę mieć wszystko zamknięte. Bo to jest jednak ta jakaś dziwna szkoła, tak? Co Francuzi nie wiedzą, że tak można. Co nie, tak? No Francuzi o tym nie słyszeli. Będzie ciszą w trakcie. Nie, bo to jest najlepsze, że my mamy przekonanie, że jest taka szkoła pisania scenariusza, która polega na tym, że pisze się scenariusz od początku do końca, daje się go grafikowi, grafik go realizuje i to jeszcze dodatkowo jest już jakby nie do ruszenia, bo jest tak doskonały, że nie ma co w nim zmieniać, prawda? I tego nauczyliśmy się patrząc na przygody Grzegorza Rosińskiego z Jeanem Van Ammem, który, jak się okazało, był totalnym fenomenem, ponieważ on tak właśnie robił, że pisał... Ale też nie do końca. Dobrze, ale wiesz, że pisał scenariusz, prawda? I generalnie ten scenariusz był tak dopracowany, że właściwie nie, no, wydawca nie miał się czego doczepić, prawda? W tym sensie, że Grzegorz dostawał... Albo go czyta, albo nie czyta, to jest inna sprawa, prawda? Natomiast jakby ten materiał był gotowy i ja też byłem przekonany, że tak się pisze scenariusze, prawda? W ten sposób. Po czym się okazuje, że wszyscy inni piszą na zasadzie, to ja ci napiszę konspekt, a później dostajesz pierwsze dwie plansze i narysuj. A jak narysujesz, to ja ci napiszę następne i być może trzeba będzie coś zmieniać, albo nie, prawda, bo Jean Defoe, który mówi, że on się lubi inspirować tym, co mu dają graficy, tak, że po tym, jak zobaczy, jak to wygląda, to napisze inaczej, tak. Ja mam inne doświadczenie, to ma dłuższą tradycję w rynku frankofońskim i ja te doświadczenia teraz widzę, tłumacząc początki Blumeriego. Znaczy, to było widać w późniejszych, ale w początkach to ewidentnie widać, ponieważ te 5 pierwszych tomów, które ja teraz kończę, tłumaczyć, to my z Arturem Schreiterem po prostu je porządkujemy, bo nawet w kolejnych wydaniach tego nikt nie zmieniał. I tam jak ktoś się nazywał na pierwszej planszy Jim, to w drugim tomie się nazywa Dick i już leci Dick przez cały czas. Jak na początku sprawcami porwania chłopca byli Apache z plemienia Chiricahua, to w następnych tomach i do końca są Apache z plemienia Mescalero, którzy akurat nie mieszkają w Meksyku, tylko w Stanach, a to byli ci meksykańscy. My z Arturem siadamy i po prostu robimy porządek, tak? Tu zmieniamy, jak Charlier napisał, jest taka scena, gdzie jeden z bohaterów zostaje zaatakowany przez Indian i przez nich schwytany, a później Blueberry ma go uratować, ale musi po niego pojechać, nie? Więc jest napisane o dzień drogi od fortu. Dochodzi do ataku, po czym parę godzin później koń juczny tego kawalerzysty dociera do fortu. Tak? Dostał spina po prostu i zdążył. Tak? I później Blueberry wyrusza mu na ratunek i też parę godzin później. No i jak widzę dzień drogi, no to już mówię, no nie, to u mnie jest parę godzin. Prawda? Znaczy, pisanie na raty, i to jeszcze właśnie zabawa polegająca na tym, że nie dość, że się pisze do tygodnika, więc na tydzień dwie plansze muszą być zrobione, więc się pisze ten scenariusz dwie plansze w tygodniu, ale się jest jeszcze zakręconym scenarzystą, który nie ma czasu i tam znane były te historie, prawda, kiedy on tam opowiadał, prawda, że och, nie mam scenariusza, zostawiłem maszynopis w taksówce, tak?
I raz był taki, jakby mi się te wykręty skończyły, to raz powiedział, żeby maszynę do pisania zostawił w taksówce. Tak ściemniał za każdym razem. Czwarty tom Blueberry'ego w połowie jest narysowany przez jego mistrza, Josepha Gillea. Dlaczego? Bo Blueberry się... Znaczy nie Blueberry, sorry, bo Möbius się żył. No to nieustanne odwlekanie. On miał na termin zrobić, bo czasopismo wychodziło raz w tygodniu i trzeba było to zdążyć, zrobić, tak? Ale nie było scenariusza. I to było takie czekanie typu, ja siedzę i czekam, tak? I jak tylko dostanę, to zaraz to narysuję. Nie? I oczywiście efekt był taki, że tam się straszne rzeczy w sensie logicznym potrafiły dziać, bo i pisane to było bardzo szybko i rysowane również. Chociaż coraz lepiej. Tak. Chociaż coraz lepiej, prawda? To on, wyobraźcie sobie, się wkurzył, pojechał do Meksyku. I pół albumu jest narysowane przez Lirze, przez jego zastępstwie. Nie? No, nikogo nie poinformował, zniknął. Tak? Möbius pojechał, tak? Tak. Powiedział, że ma dość. Przy piątym już wrócił i dalej pracował. Ale właśnie, no, jak się okazuje, to ten frankofoński rynek ma zupełnie inne tradycje niż to, co my myślimy, że jest naturą. I tak, tak. Z kursywą plansza, jeden plansza, tak. Tylko nie kurierem. Amerykanie panu wszystko kurierem no piszą, ja... bo to jest maszyna. Jak już nie lubię pomysłu. Nie lubię tej czcionki po prostu. Ja też nigdy nie... Mam tam, że kurki właśnie... No tak, to, no nie no, bo wiesz, no kiedyś to się pisało na maszynie i tak to wygląda, tak? I teraz się pisze na komputerze i też ma to tak, nie wiadomo tak, dlaczego wygląda. Tak się przyjęło. Gdyby scenariusz wyglądał, jakby był pisany na maszynie. Bez sensu zupełnie. Okaże się, staram się to wszystko nad wszystkim panować, całej historii i ona jeszcze oprócz tego, że to wszystko jakoś tam logicznie się będzie trzymać kupy, to musi być w jakiś sposób taka jakoś tak wrażeniowo przyjemna dla mnie, że tak powiem, że oprócz pewnej akcji też ma jakiś tam przekaz, no taki przekaz, który mnie osobiście dotyczy, nie? Więc jeżeli w tych ostatnich tomach było dużo o poświęceniu, czasami takim może bezsensownym, ale potrzebnym, no to gdzieś to tam między tymi wydarzeniami w komiksie coś takiego jeszcze musi być. Bez takiej esencji na końcu to one byłyby tylko takim kłębkiem jakiejś akcji, bujek, pogoni, ktoś komuś chce coś zrobić, a nie tylko o to chodzi. No i wtedy, no tak, wtedy jest już skończone, jest gotowe. A rozmawiasz o tym scenariuszu albo pokazujesz go komuś, zanim zaczynasz? Żonie przede wszystkim. Tak. Znaczy, tak, no to jest fajne. Jak dlaczego mi powiedziałeś, że w ogóle pisze się do złączy? Wszędzie miałem popisanie. No. W każdym razie, nie, ogólnie tak konsultuję, może takim niezbyt wielkim gronem, bo też człowiek w jakiś sposób też jest nieodporny na krytykę. Ale czasem właśnie jak się sam skrytykuje. Ale powiedz mi, robisz to z myślą o tym, żeby mieć to drugie zdanie, czy raczej, żeby tak jakby to sprzedać na zewnątrz i mieć no, takie poczucie, że ktoś to zobaczył i powiedział, że nie jest straszne, tak? Że no, to jest tak. Co za bzdury. Tak? Czy moja żona jest akurat na tyle surowa, że ona zawsze jakieś absurdy są popisane, to ona od razu to wypunktuje. I na przykład koncepcja tomu czwartego właśnie pod jej wpływem się zmieniła, bo tam był motyw, że tam jest motyw, że Kraków wybuchł i co potem, nie? Tak było nowe otwarcie. I ja miałem taki pomysł, taką koncepcję, że rząd będzie ukrywał przed całym narodem, że tam w ogóle coś wybuchło. Znaczy, ja kiedyś czytałem takie opowiadanie nawet w fantastyce, że jakiś facet podróżował po Stanach i opowiadał, że Waszyngtonu już dawno nie ma, tylko widział wielką dziurę, ale że rząd wszystko ukrywa. Tak miało być, ale ostatecznie mi powiedziano, że nie, to bez sensu, nikt tego nie ukryje, nie w dzisiejszych czasach. To bez sensu i zupełnie inny jest ten komiks. Znaczy widzisz, zauważ, że teoria spiskowa w tę stronę tak. Tak. Prawda? Tak. To znaczy coś zostało zniszczone, ale udajemy, że jest. No ale jak coś. No właśnie. No, w drugą stronę. Ja lubię w ogóle takie teorie spiskowe i takie właśnie tego typu rzeczy, że no to tak mi to odpowiadało, ale z bólem niestety ostatecznie zmieniłem koncepcję tego albumu. Poszło to w drugą stronę. No, dobrze chyba tak. Nie powiedziałbym co. Natomiast, no,
no, te rzeczy są czasami przeformatowywane, w tym sensie, że mam gdzieś w domu nawet scenariusze Blaira II, które zupełnie są czymś innym niż to, czym komiks był. Że tam, na przykład, jakieś, że przez cały komiks go gonili. I tak mówię, kurde, to takie bez sensu będzie, że tak uciekają, o czymś jeszcze więcej. Nie? Także no, mówię, dobrze robi czas, dobrze robi, jak się napisze, włoży do szuflady, wróci do tego właśnie z jakimś takim świeżym umysłem po dwóch tygodniach nawet, czy miesiącu, jak stwierdza się, o kurczę, mam dużo fajnych pomysłów, to można zrobić inaczej, to inaczej już wtedy jest lepiej. Nigdy bym tak na świeżo niczego nie zapodawał. Znaczy nie czuję się, że na tyle dobrym scenarzystą. No. Natomiast to, że ludzie chcą to czytać, że im się podoba, oznacza, że chyba nie jestem też najgorszy. A inne prace? No bo Blair jest pomiędzy innymi pracami, tak, no tak należy powiedzieć, tak? Czasu. Już zacząłeś mówić, że karty, że gry, okładki. Tak, okładki w tej chwili do Fabryki Słów i do SQN-u. No tak w miarę regularnie przychodzą te zlecenia. Mógłbym w sumie każdą z okazji mówić, że to jest karta z karcianki, którą robiłem w zeszłym roku. Krasnoludy po pałach, ta gra całkiem daną akcję na Kickstarterze zrobiła, natomiast wciąż czeka na wydanie, wiem, że tam są jakieś techniczne problemy, ale drobne. W każdym razie, tak, to była taka pierwsza karcianka i to mnie jakoś tak już identyfikowało w tym świecie, bo teraz nie wiem, czy Państwo wiecie, ale świat planszówek i karcianek, RPG już są teraz w odwrocie, natomiast karcianki, planszówki to jest ogromny przemysł na świecie i w tym kraju. I tym żyją konwenty fantastyki głównie, w dużej mierze. I tak być zidentyfikowanym już w tamtym świecie, to tak wydaje, otwiera kolejne jakieś takie możliwości, kolejne furtki. A co, to bywasz już na konwentach karciarzy? No może nie, no, ale, jako ale na Pyrkon jeżdżę. Jeżdżę na Pyrkon od 3 lat i ten Pyrkon to jest raz, że sprzedażowo to on już jest teraz porównywalny dla mnie z MFK. Nagle się okazało, że to zainteresowanie komiksem jednak jest spore, a dwa, że no tak by zupełnie inne środowisko, nie ludzie, nie czytelnicy, to jest też fajne dotrzeć też na taką płaszczyznę. W tym roku na Polkonie było fatalnie pod tym względem, to znaczy część komiksowa była właściwie szczątkowa, tylko był Robert Zaremba ze stoiskiem, bo wszędzie jeździ. Robert jest twardy. Tak. I tyle. Nawet wydawcy książek się nie popisali, ale to dlatego, że organizator postawił jakieś zaporowe ceny za stoiska i Jacek Kniewski chodził wkurzony, że... Może chcieli być już jak ten pyrk. Że przyjechaliby, rozstawiliby się, ale nie za takie pieniądze. To nagle się okazało, że jakieś niesamowite pułapy. Czy ja jakiegoś czasu jeżdżę po tych imprezach z fantastyką związane nie z komiksem, muszę powiedzieć, że każdy ma swoją specyfikę, nie? Inny jest Kopernikon, inny jest wspomniany Pyrkon, inny jest Falcon. To trzeba wyczuć trochę też. Ja ci dałem taką propozycję, żebyśmy tutaj może wymyślili jakąś nazwę dla naszej imprezy, jak proponuje Pyrkon. Tak! Piwał. Ale to właśnie. Piwko. No, ale jak już zobaczymy. I to jest to! Frekwencja rośnie dotychmiast, tak. Może być leżać. No, mamy przecież. Aha, chciałem powiedzieć, że Krzysiek Brynecki przysłał drugi i trzeci tam swojego komiksu, tego piwnego. Po jednym egzemplarzu jest na nagrody, tak? Bo ja go zapraszałem, żeby przyjechał też, ale grypa. Grypa w rodzinie i po prostu powiedział, no, że się nie ruszy. Sorry, ale nie. Natomiast wsadził kopertę i przesłał. Także, ja się pochwalę, że też robię teraz komiks. Nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale jak teraz... Moda chwyciła. Jak będzie, to będzie. Znaczy, na północy Polski będzie go więcej. Bo robię to jeszcze długo. Jezus, proszę to wykasować. Za dużo powiedziałem. Wypikasz to. Bo ja miałem właśnie zapytać, bo to są projekty graficzne, plastyczne, prawda? Bardzo szeroko rozrzucone, a ja chciałem zapytać właśnie, czy jest też taka działka komiksowa poza Blairowa, prawda? Tak, czy te rzeczy na zamówienie, chociaż... Powiem tak, że staram się tego unikać, bo często to są takie... Znaczy zdarzyło mi się, na przykład ostatnio zrobiłem dla jakiegoś nadleśnictwa
jakiś zarząd lasów się zgłosił, oni mają swoje pismo i chcieli planszę komiksową, to zrobiłem. Natomiast nie wiem, czy Państwo kojarzycie, bo przedsięwzięcie ostatnio o Pileckim chciał ktoś zrobić komiks, szukali autorów. Ciekawe, szukali najpierw na portalu, gdzie wyceniają swoje umiejętności, kto chce mniej za ten komiks. Znaleźli tam dwie osoby, ja sobie zobaczyłem tych osób, pracę na Bichasie i mówię, no tak, no to zdrowia na drogę. Bo nie miałem, dowoli miesiąc na zrobienie tego. Wtedy jeszcze były trzy. Potem, no, ja trafiłem później. Jak były dwa miesiące do skończenia, to odezwał się do mnie mój znajomy Łukasz Godlewski i mówi, wiesz, mam tu taką propozycję, czy byśmy wspólnie, bo jest mało czasu. Ja mówię, wiesz co, ale byłem zarobiony. Nie, ani pieniądze fajne, ani nic. Mija kolejny miesiąc, 20 wieczorem telefon. Proszę pana, bo my jesteśmy od komiksu Pileckim. Naprawdę, ci ludzie myśleli, że miesiąc, ja mówię, przy panią, ale to była jakaś instytucja państwowa z tego, co kojarzę. Nie, oni, oni dostali jakieś pieniądze od państwa. Natomiast ja pisali projekt, dostali pieniądze, ale nie mieli autorów, tak? Jako wiecie, wytłumaczyłem, że przynajmniej pół roku na zrobienie i to jest przykre, niestety potem takie rzeczy wychodzą. Wychodzą w dużym nakładzie, widać je wszędzie. Ktoś to bierze do ręki, mówi, ale gówniane te polskie komiksy. I to jest przykre. No i niestety tak się ludzie za to biorą. Miałem nawet teraz w ostatnich dniach, ktoś się zgłosił, co nie chcieli komiksu, ale chcieli ilustracje takie na Facebooka, ilustrujące tam jakąś fikcyjną postać. I wysyłam szkice, przysłali mi z jakiegoś sztoka rysunek taki wektorowy, gdzie pół twarzy było widać kobiety, bo drugie pół zasłaniała ręką. I chcieli z tego całą postać. I ja... A to się bierze tak. Tak, jak? No i w lustrze i już masz. Spokojnie, jest ciągle dalszy. Ja całą postać narysowałem, oczywiście jeszcze było, mówię, to jak Państwo potrzebujecie, jaki ten obrazek? Musi być asymetryczna, to jest ważne. Jaki ten obrazek? No poziomy. Po czym pytam, to co ma być wykadrowana sylwetka, a nie całą. Dobrze. No to już powinna się jakaś lampka zapalać. Ale dalej było nieźle, bo... Zawsze tak pracuję, że wysyłam szkice na jakąś akceptację, nie? I tam rysowałem tę postać, nawet kilka wariantów, wysyłam, a pan mi odpisuje, ale to nie przypomina tego, co panu wysłaliśmy. Bo chodziło, że ten sztokowy już skończył na obrazek, czy to tego nie przypomina. Tak się ludzie biorą za robotę graficzną, to jest katastrofa. No nie, ja już podziękowałem. Nie, dziękuję, do widzenia. Nie, idźcie sobie tam, znajdźcie sobie kogo innego. To szkoda, bo to potem będę musiał tłumaczyć im. No. Czemu pani nie składa się tu twarzy na przykład, nie? No w każdym razie zleceniodawcy często tak, nie zawsze, no, ale często tak i wystrzegam się tych komiksów okolicznościowych. No chyba, że mnie wiąże się to z jakimś złym zarobkiem i że to naprawdę jakieś pomysły. Już zrobiłeś w papieżu, to już więcej czegoś mocniejszego nie dostanie. No akurat Witek Tkaczek jest profesjonalistą. Chyba, że ktoś Biblię zacznie wydawać, to wtedy. Ale jest już amerykańska fajna, nawet jest sequel. Ze srebrny okład. Tutaj ten rynek też już jest zapełniony. Czekaj, niech zgadnę. W pierwszej części ktoś ginie, a w drugiej nie ginie. Ale to może papieża, ale czemu ja zrobić komiks o nowym królu polskim? No na przykład. Może wyżej niż papież. Ale to już Alan Moore robił. O tym królu już bardzo dużo. O jakby z tej dynastii, ale nie o tym specyficznie polskim królu. Nie. W każdym razie, mówię, wystrzegam się, bo powiem tak. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nadmiernie idealistycznie, ale komiks dla mnie zawsze był i jest jakimś rodzajem świętości. Ja tej świętości, znaczy ja mogę robić mnóstwo rysunków, mogę na poczekaniu robić rysunki. Mogę robić rysunki o tym, że rodzina siedzi przy stole i żre serek i się cieszą strasznie. I okej, ja to wyrzucam gdzieś tam, głowa to wyczyszcza, za miesiąc nie będę pamiętał. Natomiast komiks zawsze był właśnie świętością, ja tej świętości nic gówna wrzucać nie będę. Ja teraz muszę powiedzieć, muszę się z tymi, którzy są pierwszy raz na spotkaniu z Robertem. Było blisko. To przez te 3 godziny spania. Ciekawe, jak nam konkurs wyjdzie. Czwartej skończyłem leczenie. Tych, którzy są na spotkaniu z Rafałem pierwszy raz, bo myśmy się jednak widzieli wszyscy wiele razy i
Ja musiałem to wtedy opowiadać. Muszę opowiedzieć te mitologiczną historię, jak Rafał został powołany do komiksu. Do życia. Do komiksu. To było w czasie jednego z festiwali łódzkich. Wtedy, kiedy jeszcze wszyscy spaliśmy po domach, a nie w hotelu. I to było Piotrka Goćka w mieszkaniu, gdzie jakiś straszny pokot, mnóstwo ludzi tam spało. Myśmy się gdzieś szwendali wszyscy po Piotrkowskiej. I zahaczyliśmy o to mieszkanie i Rafał tam spał. Spał Witek Tkaczyk i Jurek Szyłak, który już, no wiadomo, najważniejsza postać w polskim komiksie, jeżeli chodzi o pisanie, badanie i pisanie scenariuszy w dużych ilościach. Tutaj jest ogromna ilość kolejnych Benedyktów Dabców do wygrania. Znaczy jeden zeszyt, ale w dużej ilości egzemplarzy Timow przysłał, także można sobie wygrać. I otóż Jurek Szyłak, to trzeba powiedzieć inaczej, że po prostu Rafał spał i objawił mu się Jurek Szyłak, który powiedział: wstań i chodź za mną. Ja bym Rafał tak zrobił. W realu to wyglądało tak, w realu to wyglądało tak, że rzeczywiście przyszliśmy, prawda, do mieszkania. Tkaczyk, wstawaj, ale Witek Tkaczyk jak już zaśnie, to się go nie da obudzić, on potrafi na siedząco. Ja myślę, że na siedzący Witek wyczuł podstęp. Nie, on po prostu jak zaśnie, to śpi bardzo twardo i należy do tych osób, które potrafią na siedząco zasnąć w trakcie rozmowy, jak są zmęczone, ale to była męcząca impreza. Więc Jurek go tam trzepał i nic, i złapał Rafała, szłapa, wstawaj, no i Rafał już, nie? No i to tak dokładnie wyglądało, więc tego się datuje jego namaszczenie na twórcę komiksu. Ja byłem w samej bieliźnie, a on mnie przyprowadził do takiego polskiego przedpokoju, gdzie stało całe środowisko komiksu. To nasz mistrz nowy. I oni się śmiali. Ale powiem tylko tak, ja z Jerzym się już wtedy znałem troszeczkę wcześniej, którego też poznałem dzięki Wojtkowi, wszystkich poznałem. Powiem tak, się zastanawiam nad tymi latami 90., że mówi się, że to były czasy wielkiej smuty. Tak, Pałka chyba wymyślił to nazwą. Oni tam dużo o tym piszą. Teraz muszę powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Bo to, że Marveli jest wokół pełno, ale jeżeli chodzi o polski rynek komiksowy, to nawet powiedziałbym, że mamy regres. Bo wtedy na przykład był Kontur, gdzie zdolnych takich rysowników na światowym poziomie było, nie wiem ile ich tam było w tym Konturze, 10 więcej. Wydawali może w fanzinach, może wydawali w niskonakładowych magazynach, ale mieli niesamowity poziom, było ich sporo. Ile teraz polskich komiksów wychodzi rocznie nowych, takich, nie wiem. Nie fanzinowych i nie z postaciami z patyków. Ktoś chyba na Facebooku robił takie zestawienie. Dużo tego jest? Artur Wabik, tak? Artur Wabik chyba co roku. Jest tego dużo, jest dużo. Tak. Są rzeczy, do których... Czym się wydaje, że ciągle jest wielka smuta? Artur Wabik właśnie przy okazji spotkań teraz w Krakowie to opowiadał, że on od kilku lat robi takie zestawienie polskiego rynku i ma właśnie kategorię też między innymi komiks polski, ile wyszło tytułów rocznie. I z tego co pamiętam, chyba coś koło 40 wyszło. Nie wiem, czy w tym roku, czy w 15. Możliwości poligraficzne wzrosły, nie? Nie trzeba iść na ksero, można sobie wydrukować. No teraz wiesz, jakby jakościowo to na pewno lepiej. Do sieciówki się nie wejdzie, bo Epic ma tak absurdalne jakieś zasady. Matras nawet nie mówię, Matras to już wejdzie na dno pomału, bo już pełno tam jest problem z odzyskiwaniem pieniędzy. Natomiast... Wszedłem na stronę Matrasu, żeby spróbować sobie kupić książki w ramach Czarnego Piątku i otworzyłem... Nic nie było, czarna plaża. Dokładnie, żebyś wiedział, że były książki, które ja chciałem kupić i wszystkie były niedostępne, tak? Czyli ja nie mogłem skorzystać. A to jest dobry byk. Natomiast w sobotę były już co mi zrobił wujaszek Google, jak wpisałem matras.pl, pierwsze okienko, które mi się otworzyło, to ten dług, znaczy
jest to dłużnik, który zalega na 1 000 000 złotych tam komuś. Tak? Możesz wykupić dług, prawda? Tam, my możemy wykupić. Ktoś się tam jakby reklamuje w tym sensie, że matras ma takie długi. To pierwsza rzecz, jaka się otwiera. No. W każdym razie jest problem z taką... Jednak internet nie jest wystarczającym narzędziem do dystrybucji. Nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie, bo jednak kapis jest czymś, co ludzie chcą dotknąć, przekartkować, obejrzeć, zanim zdecydują się na zakup. Bardzo dobrze się sprawdza dystrybucja bezpośrednia, co praktykuje na wszystkich konwentach i tak dalej. Ale wymaga twojej wymaga obecności. Czasu, siedzisz cały czas na stoisku. Ale no, jakoś się nam ten komiks sprzedaje. Myślę, że gdyby mówię, wciąż jest taka sytuacja, jak ostatnio zresztą na Pyrkonie, że przychodzi człowiek, mówi, pierwszy raz o tym słyszę, nie? Co to jest, nie? No, nie ma sprawy. Pierwszy album jest tańszy, proszę sobie kupić, 25 zł na próbę. No i facet kupił, a następnego dnia pozostało 4. Gwarancja satysfakcji albo zwrot kosztów. Tak? Jest okej, okay, także... Nie no, mówię, no, trzeba tych ludzi docierać, to jest taka praca u podstaw. No. Trzeba o to walczyć. Pewnie każdy sobie radzi inaczej. Najlepiej sobie radzi Egmont, bo jest duży. Te trochę mniejsze od niego wydawnictwa pewnie radzą sobie inaczej. Ja jestem na jeszcze niższej półce, więc pewnie też jeszcze inaczej, ale wyniki sprzedażowe tego komiksu no, są takie, że robię go dalej. Między innymi. I są do druku, co jest śmieszne, bo ja po dużym nakładzie pierwszego tomu zmniejszyłem te nakłady i się okazało, że znowu za bardzo. Że wciąż jednak jest zainteresowanie komiksem jako serią i trzeba mieć stąd podwójne tomy, drugi, trzeci. Ja się na tym nie znam, to powiedz mi, czy lepiej jest wydrukować od razu więcej, czy ekonomicznie? Czy robić dobrze? Ja, czyli to zależy, co chcemy. Jak chcemy sprzedać, szybko się pozbyć, nie mieć w domu paczek, mieć jak przechodzić przez pokój, to wtedy drukujemy mniej. Ale oczywiście wiadomo, że im więcej wydrukujemy, tym cena tak by, produkcji albumu jest mniejsza. Więc tak trzeba po prostu te współczynniki przeciągnąć, żeby z jednej strony nie wydrukować, że komiks będzie kosztował połowę ceny okładkowej, bo wtedy to jest, no, to wtedy nigdy nie zyskamy pieniędzy, które włożyliśmy. To nie żeby zarabiać jakie długie kwoty, ale żeby przynajmniej to, co włożyliśmy za produkcję, te 5-6 tysięcy czy 7, to żeby to wróciło jakoś w miarę szybko. No. A reszta to już sobie potem może. Natomiast to, co ja mówiłem 2 lata temu, że seria działa w ciekawy sposób, bo seria się rozpędza jak kula śniegowa spadająca z górki i im jest większa, tym sprzedaż jest lepsza. No, na tej zasadzie, nie? To się samo napędza. No, ja wciąż się świetnie sprzedaję pierwszy tom w Blera, wydałem w 2009. Tak, sporo osób chce tą historię poznawać, nie miało z nią jeszcze do czynienia. Natomiast jak widzą, że jest tyle, no to chętniej po nią sięgają. Co z zagranicą? Myślałeś? No właśnie, to jest ciekawa historia, bo tak na wiosnę tak mnie coś ruszyło, w sumie nie wysłałem kilka zgłoszeń, na które do wydawnictw amerykańskich, na które nikt nie odpowiedział. Przynajmniej z początku, bo po 3 miesiącach przyszedł taki mail jednozdaniowy, że chcemy wydać komiks Blair w Ameryce Północnej w formie cyfrowej i papierowej. I ja wtedy się strasznie ucieszyłem. Oczywiście ja już różnych takich przygód miałem i to jest jedna z nich. Natomiast fakt, byli bardzo, bardzo zadowoleni, bo oni dostali 15 stron pierwszego tomu, nie bardzo wiedzieli jeszcze, o czym to jest. Przynajmniej nie było tam Krakowa. Ja myślę, że to jest tak, że jak oni odkryli, że jest bardzo tak zakorzeniony w polskich realiach, to uznali, że tak do tej Florydy to tak średnio. To jest takie maleńkie amerykańskie wydawnictwo, Darby Pop się nazywa. Zrobili je ludzie z Top Cow, którzy z Top Cow odeszli, założyli Darby Pop. Maleńkie wydawnictwo, o którym na pewno Państwo nie słyszeliście, wydają zaledwie 8 zeszytów co miesiąc. Maleńki, niewidoczni. Obrusieli wydają, więc innymi jest. Rysowane są lepiej, gorzej, aczkolwiek na poziomie. Natomiast tak to wygląda, myślę, że warto atakować. Myślę, że warto tam się dobijać. No, tak, oni tak fajnie, bo z taką panią korespondowałem, która się okazała też aktorką trzecioplanową w jakichś serialach amerykańskich. I ona, Amerykanie mają po tak zwyczaju, któryś raz, że zawsze na koniec piszą, twoja praca jest wspaniała, kochamy cię.
Jesteś cudowny, jesteś doskonały, jesteś po prostu mistrzem. Wiemy, że znajdziesz swoje miejsce, ale nie u nas. Europa? Europa, nie, europejski rynek jest dla mnie, wydaje mi się, trudny bardzo. No, to jest duże, on jest tak mocno zakorzenione w takich powieściach historycznych, których ja nie do końca czuję. Jakbyś miał do czynienia, widziałem, jak Maciej rysował. Ja nie myślę o sprzedaniu się swojego pióra czy pędzla. Ale ja bym chciał, można. Zaborcy jakiemuś czy imperialiście, tylko po prostu zaproponowanie Blaira po prostu jako gotowca, gotowej oferty. Może być, że jakieś niszowe wydawnictwo zechce to opublikować w obcym języku. Czy żyjemy w czasach, wiesz, no, masz zrobione, to właściwie nic się już nie kosztuje, tak? Jakby wypchnięcie tego w jakiś inny. Żyjemy w takim momencie, że można by nawet wziąć, zrobić anglojęzyczną wersję i pojechać na Comic Con. W sumie. Bo nawet wszystko tam schodzi jak ciepło. No dokładnie. Tak, autentycznie. Także można nawet na własną rękę. No mówię, zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Bo ja rozmawiam z trochę większą instytucją. Z Michałem Słomką nie rozmawiałeś o tym? Nie, artystyczne rzeczy robią. To co z tego? To jest ten sam problem, co z kulturą gniewu. No w tym momencie to tak jakoś nie przystaje. Ale kultura generalnie poszła w taką stronę, że właściwie każdą rzecz może wydać. No niby tak. Teraz, przynajmniej teraz. I wydaje tak jak... Tak. Rozstrzał jest tak potężny i tak stylistycznie różny, że jakby tam się spokojnie zmieścił, skoro mieszczą na przykład, nie wiem, no, to wydaje Piotrkowskiego. No ty pokazywałeś to dzisiaj, nie pamiętam. O Stasiu i Piotrkowskim. Tak, było. Pierwsza brygada. Świetny komik też. Nie, był ten drugi w końcu? Nie. 8 plaż. Nie będzie drugiego. U rysowników podchodziło. Tak. Nie będzie drugiego, bo się starzyści już rozstali. Właśnie najgorsze jest to, że starzyści się już jakby nie mogą ze sobą jakoś... A Falki piąty będzie? Dobra, nie będzie. W ogóle napisał już. Ale nie, ale... Dostają po dwie strony. Ale kultura to wiesz. No, Wojtek ma rację tyle, że nawet niszowe wydawnictwo francuskie to jest kolos przy powrót. Można, wiesz co, no mówię, trzeba poświęcić czas i zaangażowanie, rzeczywiście próbować, bo wiesz, gdybyś rzeczywiście został w tłumaczeniu na angielski, to możesz już tłumaczenie na angielski jakby zaprezentować ludziom Francuzom. Oni jakby już wydawcy już zaczynają rozumieć ten język, tak, po wielu dekadach. Można się wtedy próbować z nimi... No pewnie będę próbował. To już jest bogaty materiał, prawda? I oni wiedzą już, co dostają w tym momencie. Jeżeli dostaną tekst do przeczytania i im się spodoba, no to nie ma w ogóle w tym momencie. Ja powiem, że ja ten pierwszy to w ogóle mam już przeczytywany angielski, a tłumaczenie mam do dwóch pozostałych. A biorąc pod uwagę ilość potencjalnych nabywców w Anglii... A próbowałeś na Comixology? No właśnie nie. Kurczę, o te komiksologii tak myślę, że chodzę po tego, wąchuję je, tak zaglądam, kurczę. Nie ma co się nie, trzeba trzaskać. Tak. Dobra, teraz czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, bo już latem. Ja mam pytanie, czy następne części planujesz też crowdfundingowo jakoś robić? Akcyjnie i powiązane z tym pytanie zacząłeś wcześniej mówić o jakichś, tak, że popłynąłeś, że się przeliczyłeś z tymi nagrodami, to opowiedz więcej. Tak, że 6 tam raczej crowdfundingowo nie, dlatego że dla osób, które brały udział w crowdfundingu 5, miała być zniżka na niego. Więc nie chciałbym ich na sytuacji, że oni tutaj dopiero by się namotało, nie? Wypłacili, jeszcze by dołożyli. Natomiast jeżeli do 7 dojdziemy i będzie narysowany, to być może tak, aczkolwiek polski crowdfunding to nie jest Kickstarter. Z tym szacunkiem dla nich. Starają się bardzo, wspaniali chłopcy są, ale... na Kickstartera. Przykładowo zebrałem 11 tysięcy, z których musiałem zapłacić 23% VAT-u i 19% podatku, plus prowizja portalu i nagle zrobiło mi się z tego trochę więcej niż połowa. Co starczyło na wydanie komiksu. I wtedy sobie przypomniałem, że przecież naobiecywałem ludziom nagród. Te nagrody też nie były problemem, ale jedną z nich było wydrukowanie dodatkowej publikacji. I to już, no i tutaj już było. O, już się zrobiło ciekawie. A jeszcze poczta. A tak, to jest 100 przesyłek. Także dlatego,
przy tym drugim krawalniku zawaliłem. Jeszcze parę osób nie dostało przewodnika. Ale no, przed świętami gdzieś tam. Pięć osób jeszcze nie dostało. No, tak do końca, żeby było na czyściutko. No, ale no mówię, to wciąż nie są kwoty, że ktoś, tak jak mówię, ktoś 500 tysięcy dolarów na Kickstarterze zbiera, nie? Na grę zresztą, teraz gry są bardzo modne i paru moich przyjaciół zebrało jakieś spore sumy pieniędzy. No to ten polski crowdfunding trochę biedniej wygląda. Nie wiem, jak jest z komiksem na Kickstarterze, ty pewnie wiesz więcej, bo ty bierzesz udział. No nazwiska typu Ben Temple Smith to... A. Ja zbieram, idą, tak? Idą w te kwoty, co mówiłeś o grach. No kurczę, no u nas to tak... No, ale jak... przeważnie tam progiem do to, takich właśnie jednoakcyjnych, w cudzysłowie, mhm, projektów, no to tak około 2-3 tysięcy dolarów. I to, no, się, to się zbiera. Pięknie, no to rzeczywiście. To się zbiera i czasem jest 102%, a czasem jest 300%. To zależy też, jakie są nagrody, bo to jest klucz. Dużo zauważyłem, że jednak idzie tymi małymi kwotami cyfrowo. Trzeba próbować. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dodać do twojej przyszłej kariery na Zachodzie. Jakkolwiek by to nie był kierunek. Trzeba się zastanowić, jak z twoim nazwiskiem. Czy zachowujesz sobie pisownię? Nie mówię o EU, tylko jeżeli masz SZ na początku, to pytanie, jak oni to będą czytać, prawda? Trzeba przez CH pisać. Czy będziesz, wiesz, musisz sobie wymyślić jakiś pseudonim, prawda? Ja sobie wymyślę. Mogą go mylić napojem energetycznym, czy na przykład. A może to jest dobry kierunek, właśnie, nie wiadomo. No nie wiadomo, tak, no zobaczymy. No, ja mam 40 już lat, jak ludzie mają 40 lat, to już te kariery już mają zrobione. Niektórzy. Już niekoniecznie. A wy mają takie kariery, wiesz, jak ty, że... Tylko wyjdziesz z tymi pracami, tylko ich pokażesz, tylko ty je trzymasz. No właśnie. Dobra, słuchajcie, jest. Już minął kwadrans akademicki tego poślizgu, który ja wywalczyłem, bo to ja wypracowałem ten poślizg, więc to co, to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z tego Roberta to ci zafundowałem przez tego łysaka, to gdzieś tam musiało być.